Robimy byszki, bo to są tradycyjne, bo dawno nasze dziadki to robili swoim wnuczkom. Pas gęsi, pas łowce, to wtedy dostał nagrodę. Nagroda za to, że dobrze pilnował, tam nie pobrały wruny, łowce nie posły do sąsiada, za żeby tam szkoda zrobić. I byszka wtedy dostał dziadek, kluski się gotowało, co na kolację i na śniadanie, ale przeważnie na kolację, bo dziadki mieli czas, to wtedy dobrze pas, wnuczek, to tu mama kluski gotuje, ciasto będzie, to dostaniesz nagrodę. I wtedy dziadek zrobił dziś konia, jutro barana, to i nawet kury robił, i łożecki, i wszystko. Codziennie dostał wnuczek za te paszenie nagroda taką, byszka. No i tak zostały te byszki już od dawna ujęte. No i my teraz te byszki pokazujemy młodym pokoleniom, żeby wiedzieli, co to było. Trzeba było zarobić, żeby mieć byszkę. A żeby byśkę, czyli nowe latko zrobić, potrzebujemy mąki żytniej. Może być taka jak tutaj pytlowa zwana, a robi się także i z razowej. Umielonych w żarnach dawniej umielny. A ja tutaj mam pytlową, razową, te żytnio. To rozrabia się tak. Potrzebna jest mąka i woda. Leje się wodę stopniowo, żeby nie może być tak za rzadkie, bo żeby nam się dobrze kleiło. Najpierw rozrabiamy, dodajemy wody do mąki, wody dodajemy, nie może być za dużo jej, tej wody, ja rozrabiam w takiej miecce, co kiedyś kluski rozrabiali zawsze i zagniatali, a ja tu teraz zagniotę ciasto do byśków i do nowego latka. Trzeba dobrze, mocno wyrobić, bo musi być dobrze wyrobione ciasto. Tak mamy już rozrobione ciasto, zagniecione. Teraz możemy zacząć do formowania byśków. A może ja tutaj nie mam tutaj nowego latka, to zacznę nowe latko zrobić. Pierw trzeba jeszcze bardziej tak zagnieść kawałek ciasta, żeby dobrze był wyrobiony. Przed zaczęciem formowania, lepienia, pierw to ja zawsze od ulepienia pastuszka zaczynam. Jak się ulepi tego pastuszka, później trzeba ulepić podstawę, do której się będą wkoło tego pastuszka, będzie się doklejało kury czy gęsi, i później jak już jest ulepione, to żeby było bardziej blasku, takie błyszczące się zrobi, gładkie, to gorąco wrzątkiem wodą się polewa
żeby sparzyć trochę z wierzchu to ciasto i wkładamy później te nowe latko czy wiśka do piekarnika, aż się upiecze na taki kolor, taki brązowy. Jak dłużej postoi w piekarniku, to bardziej się wypiecze, a jak krócej, to będzie jaśniejsze. Jak dobrze, trzeba dobrze wypiec takie nowe latko, bo żeby stało nam cały rok, do nowego roku, bo to na nowy rok jedna, a później przez cały rok do drugiego nowego roku. I takie nowe latko później po ulepieniu i upieczeniu było podwieszane, jest do sufitu na nitkach, żeby myszy nie napoczęły, bo różnie bywało, tak, że w rogu nad świętym kątem zawsze w dużym takim pokoju, w dużej izbie był w rogu święty kąt. I teraz jak już po upieczeniu, już takie nowe latko, to ma kolor taki brązowy i tutaj tak jak opowiadałem, że jest pastuszek na środku, i doklejona jest podstawa i na tej podstawie jest 12 kurek, jest doklejone w koło niego i teraz takie zawsze na nowy rok nitkami do sufitu, do bałku podwieszano, a później jak różnie bywało, że jak miesiące mijały, no to że jak styczeń minął, no to odłamywano jeden i już później coraz to mniej i że pomału to te kurki w koło były wyłamywane i później jak rok się skończył i na nowo drugie nowe latko było robione.